Trzymaj! Miłego! Cześć, ja jestem Damian Squiri, a dzisiaj będziemy straszyć ludzi. Może nie tyle co straszyć, jak rozdawać kizaki, jak komuś się uda. Tak ciężko się trochę na drodze zatrzymać, no ale nic. Co się tam nagrywa, ludzie reagują. Mam nadzieję tylko, że mandatu nie będzie. Idziemy powoli, co żeby mi uszy nie poodpadały. No i jest policja. Czemu tak szybko? Dobra, może szybko im uciekniemy. Nie wierzę. Myślałem, że przez cały dzień policji nie spotkam, a oni na samym pierwszym zakręcie się pokazują, no. Ujawniają. O, to chciałem powiedzieć. Ale dobra. Gdzie tutaj jechać, żeby policja ominął? Dobra, chyba nigdzie nie uciekniemy, w korku będziemy stać. No, czekaj, zrobimy tak. Dobra, chyba za nami nie pojadą, nie? No i tu się wbijemy, pyk. Oso. Patrz, jest, są za nami. Jest policja za nami. Ale dobra. Nie będziemy uciekać. O, będą stać. Mam nadzieję, że będą stać. Dobra. Uciekliśmy im. Aż tak się ślimaczyć nie będziemy za tym. Jezu, nos nie. No i gorzej. Akurat. Może dość, że w kasku to jeszcze z dynią na głowie. Oczywiście z kartonu. Nie, jest ciężko się podrapać po nosie. Ale to wszystko widać. Policji nie widać. Widoczność nie jest ograniczona. Więc nie powinni się przyczepić de facto. Bardziej mogliby się przyczepić, że mam spaloną żarówkę. Nie wiem, jak do tego doszło. I zakrojony ten prędkościomierz. Nie wiem, czy za to można się przyczepić. Pewnie tak, jakby chcieli, to pewnie bo wszystko by się przyczepili. Mówisz i masz. Mnie dwa razy prosić nie trzeba. Dawno tam nagrywa ziomeczek. Teraz się zatrzymamy, to było bohawe. Spoko, to miłe, że tak ludzie reagują. No to w sumie chodziło. A dzisiaj Halloween. Postaram się dzisiaj, może jutro jeszcze zmontować ten filmik. Zobaczymy, co z tego będzie. Postoimy troszkę. Boko. Jeszcze check engine mi się pali. Ale to już od zawsze. Akumulator wymieniałem i się zaczął palić. Dobra, policji jeszcze nigdzie nie ma. Oprócz tej pierwszej na początku. Mam nadzieję, że nie zobaczymy więcej. Z
Wcale nie jest tak zimno, w sumie nawet nie wiem ile jest stopni. Jak to sobie może skręcimy tam, chyba jakaś szkoła jest. Ładnie tak przechodzi. No przez deptak może przejedziemy, to tam może ktoś będzie. Jezu, szczęście. Polskie drogi. Szczecińskie drogi. Ale pogodynka, ty, nie wiedziałem, że takie ekrany pobudowali. Ale śmieszne. Normalnie pogoda, godzinka na przystanku autobusowym. Magia jakaś, nie? Dobra, rundka na kościuszki i na deptak jedziemy. Dobra, nie za szybko, bo już tutaj, że coś mi tu wiatr urywa, znaczy urywa. Głowę mi podnosi, więc coś tam wieje. Wszystko sobie trochę obniżymy. Dobra, ja mam większy obaw niż ci ludzie, nie? Nie wiem, mnie to jakieś bardziej sprawia satysfakcję. I w tym ludziom. Ale kurczę, jest godzina, nie wiem, trochę po 12 i w Szczecinie korki normalnie. Nigdy do tej godziny w sumie nie jeździłem, myślałem, że tylko rano i tego, i koło 16-17 są korki. A to jakaś masakra. Kto by się spodziewał, jak człowiek pracuje od rana do wieczora. Rzadko wyjeżdża w tygodniu, a dzisiaj specjalnie wolne wziąłem, żeby właśnie mu coś ponagrywać i pojeździć. Więcej stania niż jeżdżenia, ale przynajmniej nie pada. Rano padało, myślałem, że rano pojeżdża. Czekaj! O! Zgasnij! Trzymaj! Chodź! Dobra, nie będziemy robić korków jeszcze większych, niż korki są. Uciekamy. Rondo tu zrobili, a tu zawsze było... Były światełka. Ja, straż miejska? Straż miejska, to może zrobić? Raczej nie. Aczkolwiek jadą za mną. Albo tak sobie skręcają. Czają nawet. To jak wygląda inaczej już. Jest milej na drodze. Nie, fajnie. Sprawianie uśmiechu innym jest na tobie. Jakoś mnie to cieszy. Fotki są. Więc ekstra. Gdzie się pchasz, człowieku? Znowu policja! Nie widzicie mnie, nie widzicie mnie, nie widzicie mnie. Nie skręcili za mną? Nie. Bla, jak też nie włączyli. 2-0! Dobrze.
Czekaj, bo jeszcze się nie skończyło. Nie widzę ich. No dobra, pierwszy odjadę. O! Królicze uszy. Ja mam dyniowe. O, kamulec. Najgorzej w ogóle. Ale motocyklem można oszukiwać. Jeszcze ziomeczka swojego spotkaliśmy. Ten to dopiero zdziwiony. Jezu, jak to wysoki. Machinery jest jakiś. To HDS? Chyba tak. Albo jakiś nasi to się nazywa. Dajcie znać w komentarzu, jak to się nazywa. Strzelam w HDS, tylko jakiś duży. To pewnie podnosi kontenery albo coś. Palety, nie wiem. To nie wygląda jakby kopało dziury albo coś. Przydałoby się to wyprzedzić. Ale tak jakoś. Ale cisnęliśmy się. Z tym machaniem muszę uważać. Jeszcze hamulca nie wcisnę gdzie trzeba. Albo nie wcisnę. No słabo było wjechać komuś w pupala. To nigdy mi się nie zdarzyło i chciałbym, żeby tak zostało. O, Play and Go się otwiera. O tej godzinie? Na chwilkę po bułeczkę poszedł. Pozdro do tego ziomka, kupuję tam gry. I wymieniam. Super deal mają. Play and Go Szczecin. O, trochę zawiało. Już czuję na głowie, jak mi to wieje. Z mojej perspektywy to tylko widzę zęby. No i dużo taśmy. Bo w sumie kleiłem sam tą dyńkę i malowałem kartonu, taśmy, kleju. Co tam jeszcze użyłem? Farby akrylowej, kleju do drewna jakiegoś. Jakiegoś innego też. Bokiem można latać. O, na wały pojedziemy. Tam mnie jeszcze teraz nie było. No taki kółeczka trochę. No ale to. Że tak ludzie reagują i że jeszcze policja mnie... O, nie przejadę tędy, zapomniałem. Jeszcze policja mnie nie zatrzymała. O, przejadę, otworzyli. No i elegancko. Kurde, kiedy ja tędy jechałem, nie wiem, 4 dni temu, 3 dni temu, nie pamiętam. I było zamknięte. Może tydzień temu? Już nie pamiętam. Ale dawno, niedawno. O. Mieszkam w Szczecinie już ponad 12 lat. Może 13? I dalej nie znam Szczecina. O, piękny motorek. Co, trzeba zrobić zdjęcie, nie? Nie, zawracamy. Są rzeczy ważne i ważniejsze. Jedną z nich jest zrobić teraz temu pięknemu motorkowi zdjęcie. O, zła teraz neutrala. Widzę. A, dało się. Dobra. Ciao. Dobra. Ale zanim to jeszcze... Trzymaj! Super kostium!
Dzięki! Kominiarze. Dobra, wsio. O, skuterek. Ale dziwny. Ten przód taki. Transformerowaty. Jak transformer. Transformerowaty. O, ale miękne, miękne. Piękne słowo. Inaczej się brzmi, jak się nagrywa w przemyślany sposób. Wiesz, co masz powiedzieć? A inaczej tak vlogowo. Ale... Pozdro, ziomale. Wszyscy dają okejki, to policja miałaby mi mandat wlepić. Nie ma takiej opcji. No i to lubię. Człowiek się zatrzyma, uśmiechnie. Pewna kultura. Ale i tak znajdzie się w komentarzach pewnie jakiś gościu, który będzie mówił, a po co, a na co to komu, mandat takiemu. Motocykliści dodawcy, uśmiech na pewno dają rodzinie, jak się rozbiją. Boże, po co taka nienawiść, ale tylko w komentarzach, nie? Tylko w komentarzach, ludzie są twardzi, silni, mocni, mam moc, nic mi nie zrobią, mu skomentuję. Boże, bekę mam z takich ludzi. Ale bardzo dobrze, gdyby nie komentowali mi taki ludzie, to by zasięgów nie podbijali. Tak im więcej takiego gadania, tyle by. Nie bez powodu też, jak nagrywam jakiś głupi żart, to w napisach są błędy ortograficzne, muszę to chyba mówić kilka razy. Nie będziecie mieli dodatkowego kontentu, bo policja nie chce mnie zatrzymać. A widziałem ich dwa razy. I straż miejską? Trzy razy, dwa razy. Bo dwa razy. I przyjeżdżałem koło komisariatu, nie żeby ich kusić czy coś. Mówi ty masz. Wybawi mnie to strasznie. Mam uba po pachy. Dzięki. Zrobimy sobie jakąś fotkę. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że się odcinek podobał. Miara!